Dzień dobry, moi ukochani bracia i siostry w Chrystusie. Witam Was serdecznie z powrotem na kanale Pielgrzymując z Bogiem. W tej ważnej okazji w 2024 roku składam pilny i szczery apel, który Maria Pomoc Ludu Bożego kieruje do swoich ukochanych dzieci. Niech pokój Pana otoczy Was wszystkich, moi drodzy. Dziś zwracam Waszą uwagę na narastającą rozbieżność w kościele mojego syna, zwiastującą nadejście głębokiego wydarzenia. Ta duchowa niezgoda zagraża wywołaniem niszczycielskiego masakru duchowego, odchylając wiele wiernych dusze i pozbawiając je ich cennej wiary. Święte korytarze Watykanu teraz rezonują chaosem, gdy kardynałowie są gorzko podzieleni. W tych szacownych szeregach niektórzy stanowczo popierają papieża, podczas gdy inni prowadzą zaciekłe ataki, odmawiając posłuszeństwa jego boskiej władzy. Moje szczere wezwanie do Was, drogie dzieci, to abyście jednoczyli się w modlitwie za papieża Franciszka, gdyż stawia on czoła licznych przeciwnikom, którzy aktywnie dążą do jego upadku. Szlachetne reformy, zapoczątkowane przez jego świątobliwość, stały się celem bezwzględnych ataków, a ich błędna interpretacja generuje zamieszanie, pogłębiając jeszcze bardziej podziały i separacje. Ta udręczająca ścieżka zwiastuje początek największego schizmy w historii Kościoła. Moje serce boli w rezonansie z niebem, gdy świadczę o nieuchronnej zdradzie mojego syna. Ta nadchodząca organizacja zorganizowana przez wysłanników zła w świętych murach Watykanu dąży do siłowego przejęcia czcigodnego tronu Piotra. Drzwi są otwierane, aby mój przeciwnik zajął jego miejsce, zwiastując okres chaosu i anarchii, który prześlizgnie się podstępnie do Watykanu. Niestety wielu wiernych synów jest przeznaczonych, aby oddać swoje życie w obronie Ewangelii mojego syna. Wyłania się mroczna wizja, przewidująca scenariusz, w którym synowie islamu, poparci przez zdrajców, przejmą kontrolę nad świętym tronem Piotra z pomocą śmiercionośnej armii. Miejsca święte w Rzymie staną się miejscem rozlewu krwi, a utrata wiary zabrzmi jak skandal we wszystkim kościele katolickim. W ślad za tym chaosem Kościół pozostanie podzielony, a wielu może błędnie uwierzyć, że siły zła triumfowały. Jednakże gorąco Was zachęcam, moi drodzy, abyście nie ulegli strachowi. Jako matka trwam mocno u boku Michała i armii niebieskich i ziemskich, zdeterminowana, aby zapobiec zwycięstwu sił zła. Mroczna przyszłość nadchodzi, z papieżem w scenie tragedii i rozpaczy, uciekającym i ostatecznie poświęcającym swoje własne życie. Nawet w obliczu tej ponurej perspektywy kluczowe jest utrzymanie nadziei i zaufania, ponieważ boskie światło i opieka niebiańska są po naszej stronie w tych trudnych czasach. Kościół mojego syna zostanie uwięziony przez potężnych przeciwników i ich wysłanników zła. Mężczyzna nieprawości wstąpi na tron, a nowy papież zostanie wybrany, przynosząc ze sobą pladze na lud Boży. W środku tego zamieszania wielu męczenników dzielnie odda swoje życie, a ich ofiara krwi posłuży jako potężna siła odnowy DLA Kościoła. W obliczu nieuchronnego prześladowania chrześcijan i świata katolickiego, ja, jako matka i pomocnica Kościoła, składam pilny apel do moich rycerzy, oddziałów poświęconych i do ogółu świata katolickiego. Proszę o uczestnictwo w moim wniebowzięciu, który będzie dniem wspólnej modlitwy, postu i pokuty obchodzonym na całym świecie. Błagajmy Ojca przez papieża Franciszka i Benedykta XVI o umocnienie Kościoła, aby mógł on wyjść zwycięsko z nieuchronnego sądu. Pokładam w Was moje zaufanie, moi ukochani, abyście trwali w pokoju mego Pana. Wasza Matka Maria, Pomocnica, Was głęboko miłuje. Rozpowszechniajcie moje przesłania całej ludzkości. Te objawienia zostały udzielone arcybiskupowi Vigano. Przygotujcie się, moi dzieci, bo dni oczyszczenia Kościoła się zbliżają. Wykorzystajcie chwilę Roku Miłosierdzia, aby zgromadzić jak najwięcej odpustów. Trzymajcie się mocno Ewangelii mojego Syna, a nic nie pozbawi Was Jego pokoju. Zrozumcie, że wszystko musi się rozwinąć, jak jest napisane. Kościół mego Syna stoi przed okresem głębokich prób, które choć wstrząsną jego fundamentami, nie doprowadzą go do upadku.
Jako matka i pomocnica Kościoła apeluję szczerze, abyśmy umocnili nasze obrony duchowe, jednocząc się w modlitwie i działaniu w obliczu nadchodzących wyzwań. Powierzam Wam tę świętą misję, moi drodzy, z niezachwianą wiarą, że poprzez wytrwałą modlitwę i nieugiętość Kościół wyłoni się bardziej zdrowy i chwalebny niż kiedykolwiek wcześniej. Ważne jest, abyście pozostawali mocni w pokoju mego Pana, ponieważ wasza Matka Maria, pomocnica, was głęboko miłuje. Przygotujcie się, ukochane dzieci, na nadchodzące dni oczyszczenia Kościoła. Kiedy rok miłosierdzia zbliża się ku końcowi, zbliżcie się. Wykorzystajcie ten dogodny moment, aby szukać łaski Bożej i uzyskać jak najwięcej odpustów. Trwajcie niezachwiani w naukach Ewangelii mego Syna. A niech żadna osoba ani okoliczność nie pozbawi was głębokiego pokoju, który towarzyszy takiej stanowczości. W tej wyzwania pełnej drodze istotne jest pamiętanie, że światło wiary i siła boska są waszymi sojusznikami. Jako matka zachęcam was do pozostawania zjednoczonymi w nadziei, wierząc, że z boskim prowadzeniem pokonamy przeciwności. W chwilach niepewności modlitwa będzie waszym kompasem i fundamentem. Niech boska życzliwość kieruje każdym krokiem i razem stawmy czoła przed nami stojącym wyzwaniom. Rozumiejcie, że rozgrywające się wydarzenia są zgodne z boskim planem, gdyż wszystko musi się spełnić, jak jest napisane. Przed przewidywanymi wielkimi próbami, które wkrótce będą sprawdzać same fundamenty Kościoła, ja, jako matka i pomocnica Kościoła, apeluję pilnie. Moje wezwanie obejmuje moje rycerstwo, oddziały poświęcone i cały świat katolicki. Niech rok 2024, obchodzący moje wniebowzięcie, będzie dniem, w którym echa modlitwy, postu i pokuty rozchodzą się po całym globie. Zjednoczeni w gorącej modlitwie błagamy Ojca poprzez papieża Franciszka i Benedykta XVI, szukając boskiej siły, aby Kościół mógł zwyciężyć w nadchodzącym sądzie. Drodzy dzieci, pokładam w was moje zaufanie. Trwajcie mocni w pokoju mego Pana. Wasza Matka Maria, pomocnica, głęboko was miłuje. Błagam, abyście dzielili się moimi przesłaniami z całą ludzkością, gdyż służą one jako latarnie boskiej orientacji. Ta wiadomość kończy objawienie udzielone arcybiskupowi Carlo Maria Vigano, ale misja trwa. Niech świat zostanie oświecony przez pilność i ważność tego boskiego wezwania do pokoju mego Pana, gdyż wasza Matka Maria, pomocnica, was głęboko miłuje. O łaskawa Pani, Matko Miłosierdzia, pokornie zbieramy się przed Tobą, szukając Twojego wstawiennictwa za naszym ukochanym Kościołem w tych czasach niepewności i wyzwań. Powierzamy Kościół w Twoje kochające ręce, Królowo Nieba. Spójrz na wiernych swoimi pełnymi współczucia oczyma i wstawiaj się za nami przed swoim Synem. Maryjo, wspomożycielko chrześcijan, prowadź liderów Kościoła z mądrością, siłą i rozwagą. Wylej na nasz kler, zakonników i wszystkich wiernych łaskę radzenia sobie z złożonościami naszego współczesnego świata, zachowując nauki Chrystusa. Ochron nasz Kościół przed podziałem i niezgodą. Zjednocz nas w więzi miłości i wiary. Potężna Dziewico, wstawiaj się za tymi, którzy doświadczają prześladowań z powodu swojej wiary i umacniaj Kościół w regionach zamieszania. Niech Twoja matczyna opieka obejmie każdą duszę, która szuka pocieszenia w ramionach Kościoła. Błogosławiona Matko, błagamy o Twoje modlitwy za jedność, wzrost i niezachwiane zaangażowanie Kościoła w rozpowszechnianiu Ewangelii. W Twojej matczynej dobroci wstawiaj się za nami teraz i zawsze. Amen. Zakończając ten film, chcę wyrazić moją serdeczną wdzięczność za Twój czas i uwagę. Dziękuję za oglądanie. Jeśli uważasz, że treść jest wartościowa, nie zapomnij wyrazić swojego wsparcia poprzez polubienie, udostępnienie i subskrybowanie naszego kanału. Twoje zaangażowanie pomaga nam tworzyć bardziej znaczącą treść. Bóg niech was obficie błogosławi. Bądźcie czujni na nasze kolejne filmy, gdyż staramy się przynieść najnowsze i istotne informacje. Wasze ciągłe wsparcie ma dla nas ogromne znaczenie. Do zobaczenia następnym razem. Dbajcie o siebie, bądźcie zawsze zorientowani i mamy nadzieję, że zobaczymy was w naszym kolejnym filmie. Pamiętajcie, wasza opinia i uczestnictwo są kluczowe dla
wzrostu naszej społeczności. Jeszcze raz dziękuję i niech Bóg was błogosławi w waszej podróży. Amen.